Mroźną sobotę 4 grudnia w remizie ASP w Skrzeszewie odbyły się kolejne warsztaty mikołajkowe finansowane z Funduszu Sołeckiego dla mieszkańców Skrzeszewa. Tym razem dzieci spotkały się, aby przygotować takie pudełeczka zwane herbaciarkami i do tego później wykonały własnoręcznie herbatki. Metoda decoupage polega na łatwym i prostym ozdabianiu różnego rodzaju przedmiotów. Mogą być to szklane pojemniki po niepotrzebnych już butelkach, mogą być to właśnie drewniane pudełeczka, tak jak to było dzisiaj. Uczestnicy najpierw musieli sobie przygotować serwetki, dobrać do rozmiaru wieczka pudełeczka, następnie smarowali klejem specjalnym do dekupażu wieczko, aby następnie przykleić tą serwetkę. Po wysuszeniu można było nałożyć warstwę lakieru, żeby zabezpieczyć po prostu to pudełeczko. Następnie uczestnicy wykonywali herbatki. Do dyspozycji mieli różnego rodzaju dodatki. Były to na przykład różne owoce liofilizowane, były płatki nagietka, były płatki róży. Każdy miał do wyboru 9 saszetek, takich, do których można było własnoręcznie skomponować herbatki. Podczas warsztatów mogli sobie korzystać. Były różnego rodzaju słodycze, były też napoje i w międzyczasie, jak uczestnicy odpoczywali, mogli sobie skorzystać z przyniesionych przez rodziców, przez siebie po prostu słodyczy. Pojawił się niespodziewany gość, był to Mikołaj, który odwiedził nasze dzieci ze Skrzeszewa. Dzieci go bardzo radośnie przywitały, pokazały swoje prace. Mikołaj z każdym zamienił słowo, były wspólne zdjęcia. Każdy mógł sobie porozmawiać z Mikołajem i powiedzieć mu, jakie miał życzenia na święta. Także bardzo dziękujemy za udział wszystkim mieszkańcom Skrzeszewa. Zapraszamy do odwiedzania naszego profilu na Facebooku Rodzice Skrzeszew. Tam też znajdziecie Państwo informacje na temat wszystkich imprez, które są organizowane społecznie przez grupę rodziców dla mieszkańców Skrzeszewa. Dziękuję bardzo.